A co ciemanko ludzie, jestem Brian i witam was w nowej serii na moim kanale, czyli Mini Motorways. Gra wyszła wczoraj, a więc no jest dość świeża, a więc zaczynajmy. Dobra, jesteśmy już po intrze, no i kliknij sobie po prostu play. Ja już sobie zagrałam na Los Angeles, widzę, że dodano Daily Challenge, no i Weekly Challenge. Więc no nieźle, ale na razie to nie będziemy się zajmować. Na razie zagrajmy sobie po prostu na Los Angeles. Ja tu mam najlepszy wynik, 860 przewiezionych pasażerów. I ogólnie gra polega na tym, co minimetro, podobnie bardzo, że po prostu trzeba przewozić ludzi z jednego miejsca do drugiego. Czyli na przykład tu mamy jakiś domek. I musimy z tego miejsca, jakaś galeria handlowa czy coś takiego, przewozić ludzi do tych domów. I też ludzie z tych domów mogą przyjeżdżać się tu po prostu. Gra jest ogólnie bardzo dobrze zrobiona. I też fajnie w ogóle, że... I myślę, że gra jest troszeczkę bardziej dopracowana niż Mini Metro. Jest troszeczkę bardziej zaawansowana. Mamy tu troszkę więcej rzeczy, na przykład. Więc myślę, że to może być fajna seria. Dobra, tu zróbmy takie skrzyżowanie sobie. Kolejny domek. Dobra. I teraz mamy już dwa sklepy. Tu mamy sklep czerwony, do którego jadą czerwone samochodziki. A tu mamy sklep żółty, do którego jadą żółte samochody. Też w ogóle fajnie, że twórcy Mini Metro zrobili jakąś nową grę, no bo od dawna nie było nowej. Dobra, i teraz mamy tu Week 1 i tu możemy wybrać dwa światła i 20 dróg. Albo możemy wybrać rondo i też 20 dróg. My wybierzemy sobie światła i pokażę wam, jak te światła działają. Tu mamy takie skrzyżowanie. Postawmy sobie takie światła. I teraz o te samochodziki czekają. Na razie żółte mogą przejeżdżać. I teraz żółte nie mogą przejeżdżać, a czerwone mogą przejeżdżać. Pojawił się nowy sklep dla żółtych. Okej, teraz dla czerwonych się pojawiło. I tu już może być troszeczkę trudniej z tym dojazdem. Dobra. Okej, a więc jak widać jest... Na razie bardzo dobrze. Ogólnie to jest... chyba nie wiem, czy nawet pierwszy filmik z tej gry na polskim YouTubie. Więc myślę, że fajnie się w miarę wybiłem w tą premierę. Dobra. Musimy tu teraz budować kolejną drogę. Wystarczy nam? Tak, wystarczy. Podłączmy od razu tą drogę. Dobra. I teraz weźmy most. Tak, most się nam przyda. I oczywiście w sumie w tej gierce tak to działa, że im mocniejsze zakręty, tym wolniej samochodzik jedzie. Że to tu wolniutko jechał. Nie mam na razie takiego innego zakrętu. Mogę spróbować go zrobić tu. Okej, na takim zakręcie widać, że samochodzik szybciej jedzie. Ale na razie takiego... Albo taki zrobię. Tak, to jest dobry pomysł. Dobra, musimy takie coś zrobić. Bo nie, tu zrobimy takie coś. Ale w ogóle by się przydała nam autostrada tak trochę. Bo już widzę, że mogą się tworzyć korki w przyszłości na tym skrzyżowaniu. Tu chyba nie będzie można też zastosować ronda, bo jest za blisko tego domku. No, szkoda, a przebudowywać wszystkiego jakoś też nie chcę. A więc troszeczkę słabo to sobie zrobiłem, ale no dobra, no już trudno. Spróbujmy może ją to postawić. O, jak widać, tu się zrespił nam taki oto nowy domek. Znaczy, domek. No, to jest port sklep jakiś, który ma dwa wjazdy. Podłączymy sobie wszystkie. I teraz, tu za chwilę się zbuduje nowy sklep w tym miejscu i
jak widać, że tu jest więcej miejsc parkingowych, no to na przykład może być tu czerwony, zielony, nie wiem, żółty, niebieski. Gra ma bardzo fajną mechanikę. Na razie nie zobaczyłem żadnych błędów, a więc jak najbardziej ją polecam. Na razie widzę, że się tam nie zbudował żaden sklep, ale zgaduję, że się za chwilę zbuduje. Już się zbudują takie połączenie. Bardzo taktyczne. I myślę, że z tej gierki będzie więcej odcinków na moim kanale. Tak samo jak było z Minimetro. Tylko, że Minimetro był taki jeden problem, że no, gierka już była troszkę starszą gierką. A jak widzicie, to jest jedna z najnowszych gierek. No, w sumie wyszła wczoraj, chyba o 17, jeszcze co pamiętam. Jak to nagrywam, to jest 21. Dobra, i teraz Traffic Lights czy Bridge? Tu musimy się zastanowić. Dobra, bierzemy mosty. Przydadło nam się. Mamy tylko jeden most. Na razie widzę, że nic się nie buduje. Ale prawdopodobnie w przyszłości się tam zbuduje. Potem w ogóle podłączanie tych wszystkich domków na ulicy robi coraz więcej, jest coraz trudniejsze. Nawet niektórych czasem można po prostu nie wyłapać, tak szybko się tworzą. Nie wiem, czy coś się właśnie nie zrespiło. Gra też w ogóle ma bardzo fajny soundtrack. I też dźwięki ogólnie gry są spoko. Ale ty sobie daleko zbudował garaż. No, no, no. Jak trzeba, to trzeba. Wow, tu się teraz zrespił ten punkt. To nie jest dobry znak. No i się zaburejdował, tak. W tej grze też mogą się upgrade'ować punkty. To też jest nowość, którą dodano. Której nie było w Minimetro. No nie, za dużo tego wszystkiego tu się tworzy. Nie wystarczy nam terenu. Dobra, motorway. To nam się przyda. Dobra, i teraz zapozujmy sobie gierkę, bo musimy się zastanowić. Dokąd byśmy mogli zbudować autostradę? Mi się wydaje, że stąd dotąd jakoś by mogła być dobra autostrada. Dobra, czyli powiedzmy, że autostrada będzie się zaczynać o w tym miejscu. Teraz klikamy na to i przeciągamy. I autostrada będzie się kończyła. Myślę, że o na tym skrzyżowaniu, że będzie łatwy dostęp do tego czerwonego budynku. Jaki będzie łatwy dostęp tych żółtych po prostu budynków. Dobra. Odpozujmy. Odpozujmy, dobra. I jak widać, mamy autostradę, po której samochody mogą jechać szybko. No bo w sumie to jest autostrada. Jak widać, ten samochodzik jedzie szybciej niż te pozostałe. I ma też bardzo skróconą drogę przejazdu. A więc autostrada jest dobrym rozwiązaniem, muszę powiedzieć. Dobra, widzę, że możemy troszeczkę zredukować sobie ilość. Tak mi się wydaje. Teraz tu. Musimy naprawdę oszczędzać te płachty. Musimy naprawdę oszczędzać te drogi. No bo ich nie jest za dużo już, a robi się coraz trudniejsza gra. Pewnie jakoś dałoby to się lepiej zrobić, no ale no niestety nie umiem za bardzo. I teraz zróbmy takie coś. Mamy już 281 przewiezionych. Może się uda zrobić rekord, może nie. Zobaczymy, a gdzie mogę w ogóle postawić to rondo. Rondo bym mógł tu postawić. I chyba myślę, że tak zrobię. No bo rondo jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż światło. A więc postawmy to rondo o tu. I teraz tak. Musimy dopasować do tego teren. Czyli o stąd. O tu będzie. Tak będzie też zrobione. I tak. Okej. Zobaczmy, jak będzie to działać. Myślę, że może nawet dobrze działać i efektywnie. Jeszcze bym podłączyło tak. Pojawił się zielony, ale
No nie połączymy chyba niczego. Możemy spróbować jak najbardziej oszczędną metodą. Podłączyliśmy tylko domki. Jest Sunday. Dobra. Nie, na razie motor się nam nie przyda. Tak mi się wydaje. Dobra, i teraz zróbmy takie coś. Także troszkę inaczej. To żeby to jakkolwiek wyglądało. To się dużo tych domków robi. Teraz tu się czerwony domek zrobił. Dobra, może zróbmy nie tak. Tylko o tak. I dalej musimy coś jeszcze zrobić. Także jakby to teraz zrobić? Nie, to nie zbudujemy ulicy. Dobra, tu zbudujemy sobie ulicę. Teraz o tu. Teraz o tu. Teraz o tu. Tu. Nie, tu. Jakoś się udało wszystko podłączyć. No, to możemy sobie tak wziąć. Myślę, że to będzie lepszy pomysł. Ja z tym też możemy inaczej. Tak. Z tym tak samo. Nie. W najgorszym miejscu chyba się pojawiają czasem te domki. No ciekawe, czy to jest jakoś randomowo, czy na jakiejś zasadzie. Gra dobiera. Ty, nie zauważyłem, że tu jest takie coś. Dobra, to już raczej przegraliśmy, no bo nie zauważyłem, że o tu jest takie coś, ale dobra. Zielone już jadą po autostradzie. Motorway. I teraz tak. Autostrady nie będziemy robić. Nie przyda nam się. Choć w sumie dla tych żółtych możliwe, żeby się przydała autostrada do centrum. Autostrad nie można łączyć. To od razu mówię. I teraz, czy mamy gdziekolwiek tak umieścić tę autostradę sensownie? Zastanówmy się. No bo zieloni mogą tu niby dojechać bez problemu po tej autostradzie. Tu mają też niedługą drogę przez te domki, ale żółci. Żółci niby tu mogliby mieć szybszy dojazd albo do centrum. Choć do centrum myślę, że obsługuje o tu wszystko. A więc zróbmy autostradę o stąd do jakoś to. O to zróbmy troszkę ładniej, skoro już mamy teren. Dobra, i teraz o tak zrobimy. Okej. Okay. Jest wszystko, udało się jakoś. I teraz samochodziki zabrały. Kolejne zielone jadą. Kończył nam się tak trochę rzeczy. Mamy już tylko 3 terenu. I to jest naprawdę średnio. Dobra, i teraz musimy takim egzystować. Ale teraz nie podłączymy tych niebieskich. Najgorzej. No bo jak nie będziemy podłączyć tych domków, no to ludzi no będzie coraz więcej, ale nie będzie kto miał ich zabierać, no bo domków będzie za mało. A więc najgorsze jest to. A my tu jakieś nie. Nie mamy kompletnie. A więc na razie nam idzie tak średnio. I że tu postawiłem to rondo, to myślę, że to będzie, że to jest jedna z najlepszych decyzji. No bo na razie, jak widać, szybciutko przejeżdżają sobie. A więc myślę, że to była dobra decyzja, żeby tam postawić to rondo. Mamy prawie 600 przewiezionych pasażerów. Dobra, pojawił się nowy sklep dla niebieskich. A niebieskich też jest coraz więcej.
Dlatego musimy teraz wziąć... to musimy wziąć. Dobrze, teraz takie coś. Takie coś. Takie coś. Teraz musimy to podłączyć jakoś. Odłączmy to do tego. A potem jeszcze... O tak, to podłączmy. Teraz niech jadą te niebieskie. Bo już tam się zaczyna korkować. Dobra, przyjechało jakieś. I teraz to jeszcze podłączymy. Nie wiem, czy to zostawiłem niepodłączone. Mi się wydaje, że nie. Okej, prawie 700 pasażerów i nawet jakoś nie mamy problemów. Nie mamy korków ani nic. Wszystko jest jakkolwiek zorganizowane. Co muszę powiedzieć, że nie idzie nam najgorzej. Zróbmy takie coś jeszcze. Żeby samochody nie musiały jechać na okrągło. No i też dla tych to będzie ułatwienie. Czekamy na razie. Prawie 800 pasażerów. Może uda nam się rekord pobić mój. Ciekawe by było na pierwszym odcinku pobić od razu rekord. Już będzie wtedy od razu tytuł niby. Dobra, więc musimy na razie czekać. Dobra. Pojawiły się nowe rzeczy. Tak, to zrobimy. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Niby coś się zaczyna tam korkować. O, w tym miejscu. Ale to są tylko lekkie korki. Nie ma co się tym przejmować jakoś. Za bardzo. Widzę, że się zaporiedował budynek. A tu o tak zrobię. Pobili się mój rekord. Udało się. Nie sądziłem, że to się uda. Ale naprawdę się udało. Dobra, i nawet jakoś nie mamy za dużo problemów. Muszę powiedzieć. Dobra, to zrobimy. Takie skrzyżowanie. O, jak widać, pojawił się nowy tu. I teraz by nam się przydała autostrada. Więc to tak bardzo. Żeby stamtąd poprowadzić autostradę dotąd. Dobra, widzę, że tu niebieskie pojazdy już jadą. O, idealnie, jak na zawołanie po prostu autostrada. Autostradę zaczniemy stąd. I będzie krzyżować się z jedynką. Okej. Okay. Przewieźliśmy 1000 pasażerów. Ja sobie zrobię jeszcze screena. Żeby był na miniaturkę. Bardzo ładny screen. Więc, no, jak widać, pierwszy odcinek będzie troszeczkę długi, zgaduję. Skoro nam się udało tak pobić rekord bardzo. I lecimy dalej. Jest naprawdę nieźle, chociaż ledwo co wyrabiamy, widzę. Jak wszystko nam szło jeszcze jakkolwiek dobrze, to teraz już ledwo co wyrabiamy. To dużo tego wszystkiego to jest. Myślę, że postawienie światła będzie kluczem do trumny. Ale no nie mogę inaczej zrobić, no bo i tak już my nie żyjemy. Wszystko się zakorkowało nam. Wszyściutko autostrada nam się zakorkowała. 1200 udało się przewieźć, no i teraz gramy tylko na czas, tak naprawdę. Co się szybciej zakorkuje. Jak widać, wszystko zakorkowane. Wszystko czeka. Nic już temu nie pomoże akurat. Sześciutko zakorkowane już. No i... jak widać, nie udało nam się. Ale... za to... no... uda się teraz teksty nawet dawać. Okej. Okay. To jest ciekawe. Może na miniaturkę się uda.
To jest naprawdę ciekawe, muszę powiedzieć. Dobra, zróbmy takie zdjęcie. Jeszcze zrobimy też o takie. I też o takie zrobimy. Dobra. I myślę, że tyle zdjęć już wystarczy. I co? Przetrwaliśmy 78 dni. Exit to main menu. I jak widać, tu mamy tyle. Odblokowaliśmy chyba Dar es Salaam. Codziennie są chyba dotowane nowe mapy. No i co? Ja się myślę, że z wami żegnam. Do następnego i cześć!